Dobry wieczór Państwu. Oktawa świąt Bożego Narodzenia. Tak. A kilka tematów takich. No widzę, internet szaleje. Takich mądrali tam dużo jest tego typu, że tak zwana, ja bym to nazwał opozycja. Opozycja kościoła, że tak powiem. Mówi tak, że wiele rzeczy jest w kościele niezgodnych z tym, co napisano w Biblii. W Biblii. I tym sposobem gorszą tę młodzież, tak jakby naciskając, że Kościół źle niby robi. To ja powiem tak. Do tego pana, który jest w opozycji. Który nie jest w kościele, że tak powiem, tylko w jakimś tam innym wyznaniu. Ale także z tej Biblii. Tam załóżmy, no nie wiem, żeby nikogo nie obrazić. Dobrze. To ja powiem tak. Jeżeli tak się trzymać Biblii chciałby ten pan, który krytykuje Kościół, to dlaczego w Biblii jest napisane: sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim? To dlaczego ten pan wszystko nie sprzeda i nie rozda? Ojej, aż się zakrztusiłem. I nie rozda ubogim. No skoro w Biblii jest napisane, że jeśli chcesz być doskonały, to sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Nie sprzeda, jestem przekonany, że wszystkiego nie sprzeda. No w Biblii jest tak napisane. I widzicie Państwo? I opierając się, że niby w Biblii nie jest tak napisane, że niby Kościół nie wszystko robi z Biblią, że tam o Maryi coś takiego. Jest jeszcze Duch Święty, drodzy Państwo. Duch Święty. O, nowe skrzyżowanie. Tak. Nowe skrzyżowanie. I drugi temat to jest taki. Drodzy Państwo, co za odkrycie. Niedawno było świętego Szczepana. Kto ukamieniował świętego Szczepana? Panowie. Dzisiaj jest świętych młodzieniaszków. To znaczy Herod bał się, że mu straci władzę, bo tam mędrcy mówili mu, że narodził się nowy król. Wypytali się, mieli wracać i mu powiedzieć, gdzie on tam jest, ale mędrcy ominęli Heroda, bo dostali właśnie nakaz, żeby inną drogą wracali. I teraz Herod wpadł, jak to się mówi, we wściekłość. Nie? Jak to się mówi, dostał szału. Ach, ten testosteron. Czy jak to tam? Coś w tym stylu. Dostał szału. Ach. No i co? Kazał pozabijać wszystkie dzieci do lat 2, bo obliczył wiekowość by pasowało. Kobieta prawdopodobnie tego nie zrobiła. Też facet. Pan Jezusa kto ukrzyżował? Faceci. Także według mnie kobiety powinny być uprzywilejowane. Uprzywilejowane. Tak jakby już półświęte. Półświęte. Bo takich rzeczy nie robią. Z tym zmordowaniem, skrzyżowaniem, kamieniowaniem, biczowaniem i tak dalej, etc. itd. itp. No. Takie moje przemyślenia. I zrobię cięcie, zrobię następne wejście. Bo żeby nie było tak szkoda myśli, nie?